Witam wszystkich na kanale Życie Bez Limitów w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapowiadany film. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego myślimy, że nam się coś nie uda. Co jest głównym powodem, że przestajemy w siebie wierzyć. Czyli mamy tak zwane myślenie kontrfaktyczne. Tworzymy iluzję w swojej głowie i mówimy, że nie damy rady. Co jest przyczyną? Oczywiście na początku tego filmu, jeżeli filmik Wam się spodoba, i ich ogólnie kanał, content, oczywiście subskrybujcie, zostawcie komentarz, podeślijcie ten filmik komuś, komu ten filmik może przynieść pewną wartość. Oczywiście pod spodem, jak zawsze, w filmiku jest moja książka Jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Książka w wersji e-booka, audiobooka oraz w twardej okładce. Jeżeli macie jakiekolwiek wyzwania z sylwetką, bo jak wiecie, ten kanał jest nie tylko o zdrowiu mentalnym, ale również o zdrowiu fizycznym. A więc jeżeli w tym momencie macie jakiekolwiek wyzwania właśnie z sylwetką, to znajdziecie tam instrukcję, jak właśnie doprowadzić swoją sylwetkę do porządku. To nie jest tylko książka o odchudzaniu, jest to książka po prostu również o sposobie myślenia. Ale przejdźmy do tematu. Dlaczego myślimy, że nam się nie uda? Co jest właśnie odpowiedzialne za to, że kiedy przychodzi jakieś zadanie, to my się wycofujemy albo zaczynamy myśleć negatywnie. Ktoś może powiedzieć, że to jest strach, że to jest lęk. Lęk przed nieznanym. Lęk przed tym, że nigdy tego nie robiliśmy. Oczywiście jest to prawda. Tylko co teraz potęguje to, że my zaczynamy myśleć, że nam się nie uda. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich osób, ale jeżeli dalej oglądasz ten film, to znaczy, że może ten problem, czy to wyzwanie ciebie dotyczyć. I każdy, można powiedzieć, z nas na pewnym etapie swojego życia ma takie sytuacje, jeżeli w szczególności, jeżeli chcemy zrobić bardzo poważny skok. Przykładowo jesteśmy na poziomie pierwszym czy poziomie drugim i chcemy zrobić automatycznie skok na poziom czwarty czy piąty. I wtedy ogarnia właśnie nas lęk, zwątpienie, strach, że nie damy rady sobie z tym poradzić, co mamy akurat. I co nam przychodzi z pomocą? Oczywiście będzie tutaj pomocna praca z naszym mózgiem. Medytacja, dbanie właśnie o odpowiednią dietę, czyli dużo kwasów omega-3, dużo tłuszczy, czyli orzechy włoskie, trening fizyczny oraz odpowiednia ilość snu. To jest taka profilaktyka, bo kiedy dbamy o nasz mózg, w szczególności kiedy jest wyspany, kiedy jest wypoczęty, kiedy jest zregenerowany, mniej generuje tych negatywnych myśli. Dlatego, że kiedy jesteśmy niedospani, mózg jest w takim fazie, jest po prostu w fazie alarmowej. Może właśnie tworzyć różnego rodzaju wizje, czarne wizje, że nam to się nie uda, że możemy mieć problemy. Dlatego profilaktyka dbania o nasz mózg jest bardzo tutaj ważna. Jest to wiedza właśnie z koncepcji dbania o nasz ogólny mózg, dbania o naszą odporność psychiczną, bo to jest kolejna sprawa, bardzo ważne, dbanie o naszą odporność psychiczną. Ale teraz, co to powoduje? Co powoduje to, że właśnie mamy taką sytuację, że przestajemy w siebie wierzyć, że tworzą się te myśli? Głównym powodem tego wszystkiego jest odwlekanie. Dlatego, że kiedy mamy coś do zrobienia i tego nie zrobimy, to następnym razem będzie nam trudniej. Dlatego, że zaczynamy uczyć nasz mózg, że podejmujemy się pewnego zadania, ale my tego zadania nie kończymy. Oczywiście, jak zawsze mówię, nie zawsze to nam się uda w 100%, ale im więcej odwlekamy,
im więcej robimy, mamy pewnych celów i tych celów nie realizujemy i to się nawarstwia, wtedy przestajemy w siebie wierzyć, bo nasz mózg nie ma żadnych pozytywnych informacji na temat kolejnego celu. Mózg mówi tak, jeżeli nie dało ci się osiągnąć pewnego celu, to bardzo prawdopodobne, że nie uda ci się osiągnąć drugiego celu, kolejnego. Dlatego bardzo ważną sprawą jest po prostu praca nad kończeniem nawet tych najmniejszych zadań. Ma to oczywiście związek z naszą samooceną, z poczuciem własnej wartości, bo jeżeli nasze poczucie wartości wzrasta powoli, również my mamy większe szanse realizować cele. Bo nasz mózg właśnie nas w tym wspiera, bo wierzymy w siebie coraz bardziej i to wszystko się nakręca. Jeżeli nie wychodzimy z tej strefy komfortu, siedzimy w tym, jesteśmy w tym ciepłym, jak to mówią, kurwidołku, siedzimy i czekamy, aż coś się zmieni i nie realizujemy swojego życiowego potencjału czy swoich celów, to automatycznie mózg zaczyna nas stopować. Mózg zamiast naszym sprzymierzeńcem staje się naszym wrogiem i trudniej nam właśnie uwierzyć, że możemy coś zrobić, coś zrealizować, ale przede wszystkim zaczynamy myśleć, że nie uda nam się czegoś tego, pewnego celu, który mamy zrealizować. Dlatego nasz mózg, jak powiedziałem, może być naszym sprzymierzeńcem, ale może być naszym wrogiem. Dlatego trenujmy mózg, aby był naszym sprzymierzeńcem, a nie naszym wrogiem. Tak jak powiedziałem, profilaktyka jest bardzo ważna. Medytacja tak samo, mindfulness, wszelkiego rodzaju relaksacje, trening autogenny Schulza, medytacje prowadzone, zwykła, normalna medytacja, gdzie zamykamy oczy, skupiamy się na oddechu, wdech i wydech i w tym momencie również zaczynamy się budować również koncentrację, która później nam pomaga, jesteśmy bardziej efektywni, jesteśmy mniej rozproszeni, bo często nie kończymy zadań, dlatego że robimy pewne zadanie, ale jesteśmy rozkojarzeni. Włączają się komunikatory, Facebook, Instagram, czy TikTok, czy różnego rodzaju informacje i nagle to się właśnie dzieje. Dlatego praca nad koncentracją jest bardzo, bardzo tutaj ważna, jeśli chodzi o kończenie w ogóle zadań, rozpoczynanie i kończenie zadań. To jest właśnie efektywne. Również możemy pracować w systemie, że pracujemy na przykład 50 minut i robimy sobie częste przerwy. Ponieważ są osoby, które mają problem z kontynuacją robienia pewnej rzeczy przez 3-4 godziny. Dlatego dzielimy to wszystko na części. Robimy to 45 minut, czy godzinę, czy 50 minut. Przerywamy, robimy 10 minut przerwy. Wracamy do tego zadania albo robimy drugie zadanie. Później, po tym kolejnym bloku jakby, tak, czy robimy 45 minut, 10 minut, znowu 45 minut. Później robimy dłuższą przerwę, na przykład obiadową, 30 minut. I później, jak już wracamy, to robimy coś innego. Robiąc takie 3-4 bloki dziennie, robimy więcej niż zazwyczaj. Dlatego, że mamy między naszymi zadaniami przerwę i odpoczywamy. Nasz mózg odpoczywa. Nabiera siły, regeneruje się i możemy działać dalej. Wtedy znacznie nam łatwiej jest osiągać kolejne cele. I dzięki temu budujemy nasze poczucie wartości, samoocenę, ale również przekonujemy nasz mózg, że możemy to zrobić, bo jeżeli ukończymy jedno zadanie, ukończymy drugie zadanie, ukończymy trzecie zadanie, to nasz mózg będzie nas wspierał, nie będzie nas sabotował. A więc tak to właśnie z psychologicznego punktu widzenia wygląda. I tak jak powiedziałem na początku, jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. Mile widziane właśnie komentarze, tylko tak jak mówiłem pod pewnym filmem były komentarze. Chciałbym, żeby tutaj wynikła pewna konwersacja, bo w tym momencie możemy udzielać się, możemy dodawać komentarze, opinie na temat tego filmu i innych. Oczywiście w tym momencie pomagamy również temu, że YouTube pokazuje ten filmik do innych osób i na ten kanał przychodzi więcej ludzi, bo nie ukrywam, że chciałbym, aby ten kanał się rozwijał, bo uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo ważna wiedza. Dlatego, że zdrowie mentalne niestety jesteśmy w coraz większej jakby pustce. Coraz większe mamy problemy właśnie ze zdrowiem mentalnym, dlatego warto o tym rozmawiać,
warto udzielać pewnych informacji, dlatego że ludzie w tym momencie tego poszukują. Tak naprawdę my nie wiemy, kto nas ogląda. Tak naprawdę nie wiemy, do kogo możemy trafić z naszym przekazem. Dlatego warto takie treści wspierać, bo są to treści wartościowe, które pomagają w realnym życiu. A więc na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.